W Ogniu Pytań Katarzyna Szatkowska, witam serdecznie, a ze mną mój gość, pani Aldona Wiktorska-Święcka, kandydatka na prezydenta Wrocławia z ramienia Bezpartyjni Samorządowcy. Witam panią serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. Dlaczego postanowiła pani kandydować na prezydenta Wrocławia i dlaczego Bezpartyjni Samorządowcy? Postanowiłam kandydować na prezydenta Wrocławia, żeby w kampanii wyborczej mówić o Wrocławiu, żeby pokazywać, co można zmienić, co można poprawić, co można ulepszyć, żeby rozpocząć nowy rozdział, jaki związany jest z nową perspektywą finansowania, aby pokazać wrocławianom, w którym kierunku możemy zmieniać nasze miasto. A bezpartyjni samorządowcy to jest ugrupowanie po prostu samorządowców, ludzi, którzy od 20 lat zmieniają Polkowice, Lubin, Bolesławiec, żeby wymienić kilka dolnośląskich miast i gmin, ale jest to ruch ogólnopolski. To jest ruch, który w sposób niezwiązany z partiami politycznymi po prostu upomina się o interesy samorządu, zabiega o lepsze prawodawstwo, upomina się o to, co ogranicza rozwój Wrocławia, czyli na przykład brak ustawy aglomeracyjnej. Dlatego bezpartyjni samorządowcy, ponieważ to są ludzie, którzy w swojej codziennej pracy po prostu dbają o jakość życia mieszkańców, zajmują się chodnikami, zajmują się drogami, mostami, wiaduktami, basenami, czyli to wszystko, co jest potrzebne mieszkańcom Wrocławia i Dolnego Śląska, a na co teoretycznie nie ma czasu, kiedyś zajmuje się po prostu partią. Czy myśli pani, że pani jest gwarantem tych zmian? Może pani już to dzisiaj powiedzieć? Chciałabym, żeby tak było, dlatego że tymi kwestiami zajmuję się od 20 lat i współpracując z różnymi środowiskami, wiem, że taka gotowość do zmiany, nowego myślenia o Wrocławiu w naszym mieście jest. Natomiast my tak naprawdę rozpoczynamy kolejny etap marszu, który już prowadzimy od wielu, wielu lat. Zobaczymy, czy wrocławianie są na naszą ofertę gotowi, w jakim zakresie i będziemy pokazywać, czym jest tak naprawdę samorząd w tym nowym wydaniu. Mówiła pani, że jesteście alternatywą dla tych wszystkich ludzi, którzy być może dlatego nie chcą pójść do wyborów, bo są zmęczeni partiami politycznymi, udziałem partii politycznych w życiu samorządowym. Myśli pani, że to się zmieni teraz? Bardzo bym chciała, żeby tak było, dlatego że to jest też rozwiązanie, którego w dotychczasowym takim rozdaniu politycznym we Wrocławiu w ostatnich latach nie widziałam. Nie widziałam masowego udziału organizacji pozarządowych, ludzi związanych z różnymi think tankami. To są takie instytucje eksperckie, znające się na różnych kwestiach miejskich. To są przedstawiciele ruchów ekologicznych, ruchów miejskich. Nie uczestniczyli w wyborach samorządowych. W tej chwili tworzymy taką dużą sieć i mam nadzieję, że ta nowa jakość też przekona właśnie niezdecydowanych wyborców, którzy powiedzą, okej, może warto, może właśnie ktoś, kto się zna, kto jest teoretykiem, ale z bardzo dobrym już praktycznym doświadczeniem, kto jeszcze nas po prostu nie zawiódł, ten ktoś może być naszym kandydatem. Trzy króciutkie przykłady problemów Wrocławia, które należy w pierwszej kolejności rozwiązać. Pani zdanie. Sposób zarządzania miastem, odejście od dworu i wyobrażenia prezydenta jako króla, styl zarządzania miastem oparty na partnerstwie, dialogu, współpracy, szybkiej dostępności i szybkiej wymiany informacji, otwartości. Zarządzanie miastem, czyli postawienie na profesjonalistów, specjalistów i stworzenie im takich warunków pracy, żeby mogli szybciej i lepiej podejmować decyzje. Myślę tutaj zarówno o kwestiach lepszej organizacji pracy samego urzędu, ale także włączeniu ludzi, którzy chcą mieć wpływ na podejmowane decyzje, którzy nie są urzędnikami. Organizacje pozarządowe, które chciałyby doradzać, ale ich głos nie jest słyszalny. Uważam, że to jest taka podstawa do rozwiązywania bardzo konkretnych problemów, a te problemy są związane z życiem codziennym. To są przedszkola i miejsca opieki nad dziećmi i osobami zależnymi. To jest kwestia lepszej i bardziej komfortowej komunikacji, przemieszczania się po mieście i to jest wreszcie zagospodarowanie przestrzeni, w której żyjemy. Ładniejsze i bezpieczniejsze osiedla. Pani Aldona Wiktorska-Święcka, kandydatka na prezydenta Wrocławia z ramienia Bezpartyjnych Samorządowców, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękujemy również.